Witam i zapraszam na kolejny odcinek naszego programu, w którym rozmawiamy o różnych pierdołach. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat polityki. Pewnie niektórzy z was uważają, że politycy to banda pedarastów. Tak, kurwa, te skurwysyny myślą tylko o swojej dupie, naobiecują ludziom, a później pocałuj ta wójta w chujta. Stary, to było pytanie retoryczne, więc się nie podniecaj. Nie wkurwiaj mnie, lepiej zapytajmy się, co na ten temat ma do powiedzenia opinia publiczna. Nie zawracaj mi dupy pierdołami, bo batory mnie dopadł. Sorry stary, sam mnie nieraz kret w dupie przyciśnie. Chciałem państwu ujawnić materiały z tajnych teczek ministrów. Niektóre z nich są bulwersujące, prosiłbym więc osoby starsze o słabej psychice i dzieci do lat 3 o nieoglądanie dalszego materiału. Ze względów zdrowotnych. Gul 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 gul. Dobry ten sok. Na pierwszej fotografii możemy zauważyć mężczyznę preferującego zjazd gołą dupą po lodzie. Ta fotka jest popularna w środowisku gejowskim, jak i skoczków narciarskich. Następna nawiązuje do historycznej bitwy pod Niedojazdowem koło Opiczej Ponczy, gdzie sam Ulrich von Jungingen i jego 10-tysięczna armia została rozgromiona przez grupę rolników uzbrojonych w kosy, widły i wyrzutnie rakiet ziemia rolników. Na czele farmerów stał sam sołtys Andrzej. Stary, widzę, że się przygotowałeś. Gdzie znalazłeś te materiały? W dupie. Nie intarara, bo kici kici. I tym pozytywnym żartem kończę nasz program i zapraszam na kolejny. Do widzenia. Patrz na łajzę, co ma bajzel. Crazy dzyndzel, energizer. Panie majster, naftadryny. Widzę, nie topedza Karoliny. Browar, wiśniówka, no i kamikadze. Nie zaprzeczam, że coś wsadzę. Dziś mam władzę, nie prowadzę. Teraz widać goły rondelady.